czekamy jeszcze chwilę i ruszamy do walki. Zobaczmy, kto wystrzeli z tej procy najlepiej. Czy będzie to Kruty gdzieś z drugiego rzędu? Tak się też wydaje. Gdzieś próbuje znaleźć dla siebie miejsce po wewnętrznej Patryk Krutej i bronił się przed Szymańskim Stachura. Wykorzystał to wszystko bardzo dobrze Krutej. Side by side do Róż Radion będą wychodziły bolidy McLarena i Mercedesa. Schował się Krutej za plecami Stachury i bardzo, bardzo bezpiecznie i mądrze przejechał przez ten zakręt. Chociaż teraz ten slipstream, ten drag race do pierwszego zakrętu Camel będzie bardzo, bardzo istotny. Stachura próbuje się bronić Krutej od zewnętrznej. Czy znajdzie Stachura wystarczająco późną linię hamowania? I tak się też dzieje. Kamil Stachura prowadzi w tym wyścigu, a Patryk Krutej cały czas drugi po świetnym starcie nad Erykiem Szymańskim. Zbliżający się Kasper Zabagło na oponach miękkich, co ciekawe. A tutaj Kęsy atakuje Daniel Zabagło Kęsy. Atakuje. I atakuje Zabagło od zewnętrznej, atakuje Kasper Zabagło. Jak on się tutaj zmieścił? Czyżby tutaj jakiś atak do Blanchimon, czy dopiero do bus stopu będzie nam Zabagło zabierał się za Krutula? Może troszkę nawet pomaga w tej chwili Dawid Krutul, dając cień Kasprowi Zabagło po wewnętrznej. Bardzo proste, wydaje mi się, to będzie wyprzedzenie w wykonaniu Zabagło. I kolejny jest Ślusarczyk, który może paść łupem Zabagło nawet już do Lasors. Kolejne wyprzedzenie. I już na miejscu siódmym jest Kasper Zabagło, świetnie, masz rację. Świetnie to robi Zabagło. No i tutaj albo od zewnętrznej spróbuje go zaatakować, chociaż Czmiel nie wydaje mi się, żeby miał ochotę tutaj kogokolwiek puszczać. Stachura jednak robi swoje i fenomenalne wyprzedzanie do bus stopu od Kamila Stachury. No bardzo efekciarsko, bardzo ładnie. No i zobaczymy, czy będzie w stanie cokolwiek z tego jeszcze Czmiel wycisnąć, chociaż Zabagło przebija się przez niego. No i łatwo, bardzo, bardzo łatwo uporał się z zawodnikiem Williamsa. Szymański, 1/10 za Czmielem. Będzie atak na prostej Camel, DRS szeroko otwarty zaraz w całej tej grupie pościgowej. No i Czmiel tutaj będzie niemalże jak pachołek, przynajmniej dla Szymańskiego. Zobaczymy, czy też i dla Hubacza, który próbuje znaleźć dla siebie miejsce po zewnętrznej. W tym wszystkim jest też Piekarek, który myślał dwa razy nad tym atakiem i niestety, ale musiał sobie ten właśnie jeden atak odpuścić. Dokładnie to miałem na myśli, mówiąc, że panowie dzielą kary 3-sekundowe. Widzimy, Szymański nie odpuszcza Zabagło. Szymański na lepszej mieszance i na młodszych oponach nie miał problemu w tej chwili z wyprzedzeniem Zabagło. Także walka między Stachurą i Szymańskim w klasyfikacji generalnej nabiera Rumieńców. Przypominam, widzą, Szymański i Stachura to kierowcy, którzy w tej chwili są sąsiadami w klasyfikacji generalnej. Oboje po 132 punkty z 52 oczkami straty do Olafa Soćko. No to by było chyba niesamowite. Absolutnie wysadzające z fotela mamy samochód bezpieczeństwa. Co się musiało wydarzyć, szanowni państwo? Ktoś nam poleciał. Mamy w takim razie restart. Mamy procedurę restartu i nawet nie wiemy, jak ten restart wygląda, ponieważ Stachura jest według tego, co tutaj widzimy, na miejscu czwartym nawet w tym momencie. On za chwilę pewnie wskoczy nam z powrotem na czele. Dokładnie tak. A my mamy drobną walkę między właśnie Stachurą, nie, przepraszam, Szymańskim, a Zabagło. Chociaż Zabagło właśnie teraz w opresji ze strony Piekarka, a Hubacz w opresji ze strony Soćko. I zobaczmy, czy Zabagło będzie w stanie utrzymać się przed Piekarkiem. On wychodzi do ruszy przed nim, ale całkiem możliwe, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo od kierowcy Hasa. Teraz dogrzewa swoje opony Szymański, dogrzewa je również Zabagło. Piekarek nie ma za bardzo jak zaatakować, a Hubacz cały czas jednocześnie broni się i dogrzewa opony przed Olafem Soćko. Krutej na miejscu ósmym już wyprzedził nam Bartosza Szalińskiego i za chwilę będzie chciał zabierać się za kolejną osobę. Lewandowicz od wewnętrznej nie ma szans chyba się wybronić przed Krutejem, chociaż ten przestrzelił ten zakręt. Mocna bomba i niestety, ale Patryk Krutej spada nam na 17 lokatę w tym wyścigu. No właśnie, zobaczmy, bo teraz Soćko jest w ataku od Bajbaka i Bajbak od zewnętrznej będzie chciał znaleźć dla siebie miejsce do zakrętu 18 i 19. Mocno opóźnia hamowanie, dużo gripu, znacznie więcej gripu i mamy Bajbaka na miejscu szóstym, chociaż będzie próbował Soćko kontrować. To się jednak nie wydarzy i Mateusz Bajbak już jest szósty. Soćko plus 3, a Bajbak w pojedynku side by side z Hubaczem teraz, no, wywieziony szeroko Bajbak do ostatniego zakrętu i mamy na pozycji piątej Mateusza Bajbaka, który potencjalnie może nam wskoczyć jeszcze na podium tego wyścigu i to nie w inne miejsce, a za Erykiem Szymańskim. Soćko
wydaje się, że ma szansę tylko i wyłącznie na jeden punkt. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze Lewandowicz próbował go kąsić, jeszcze próbował go atakować. Buyback, side by side, spada Szymański. Przepraszam, spada nam Piekarek, spada nam Zabagło. Wygrywa Szymański nad Stachurą i nad Buybackiem. Tak więc Mateusz Buyback, jak kończy to na podium?